Cześć! Nazywam się Sebastian Płaszko, mam 13 lat, mieszkam w przepięknym mieście Starogardzie Szczecińskim. Dzisiaj opowiem wam o moich zajebistych zainteresowaniach. Moje pierwsze hobby to modelarstwo. Tutaj skleiłem przepiękny statek, największy w Polsce, Stefan Batory. To jest piękny statek, tutaj użyłem papieru toaletowego i tutaj niteczek, tutaj szkło jest tego. I opowiem wam o nim historię, bo historia jest zachwycająca, dech w piersiach. Ten oto stateczek, największy w Polsce, niestety został perfidnie i chamsko zatopiony przez 7. flotylę U-Bodwaffe. Jak mój dziadek opowiadał, który był w SS, to mówił tak, że kapitan U-Bota patrzył kurwa na tym jebanym peryskopie i nagle patrzy jaś, dasz Stefan Batory, ja, naja hakaloń, wium zechciś, ja wium zechciś, roborajtat roańc, los i brrr poszedł, idzie poszedł węgorz, wyobraźcie sobie idzie węgorz, idzie cilicą, hańc ańc, koma trwaj Trwaj koma draj. Idzie. Dzing! Zeszła suka. Niemcy patrzą. Scheisse, verdammte. Rotzwaj vorbereitet. Rotzwaj. Halt. Alle Maschinen stop. Musieli go zatrzymać, bo okręt trym tracił. Aż był storm. Musicie się wyobrazić, że był storm. I ten się kurwa patrzy, zdjął tą czapkę, mówi hot, ja się szajstligę, kurwa jego mać, gorąco, patrzy, dobra, puszcza drugiego, wszyscy kurwa spięte poślady, że tak mieli spięte poślady, żeby mogli orzeszki nawet wydłupywać nimi, patrzy się kurwa, Rotzwaj, los, Rotzwaj, los. Poszła kurwa. Płynie. Cia kurwa, przetrąciło mu kręgosłup. I niestety koniec. Niemcy kurwa pili w kantynie, a niestety nasz Stefan Batory zatonął, ale ja tutaj z szacunku żem zrobił zajebisty model. Nie wybaczę wam tego, skopy jebane. Także to był zajebisty stateczek, poszedł na dno, ciśnienie go rozsadziło i skończył się dzięcieczka. Tutaj staram się skleić taki gówniany pierdolony model, ale się z tym męczę już 5 równych lat. Bo mam dużo stresu. Ja jestem dzieckiem nadpobudliwym. Muszę jeszcze poprawiać historię. Mam 3 kapy z matematyki. Ja nie wiem, jak ja przejdę. Już jedną na jednej rozrywce, żem kurwa się już ksiuk, żem się zwiknął. Dlatego popadłem w mój następny, popadłem hobby. Moje następne hobby, które nie służy mi sklejaniu modelów. Pokażę wam. Jest kurwa noś. Kurwa masz. To jest moje następne hobby. Jak mnie kurwa nosi. Kurwa jak mnie nosi. Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Tylko moja mamusia jest w domu. Jak mamusia pójdzie spać, to opierdolę cały bark. To jest moje hobby. A jeszcze pokażę wam o moim najpiękniejszym hobby, bo mam talent
Mam talent muzyczny. Mój wujek powiedział mi kiedyś, że masz ucho od śledzia. I dlatego pokażę wam mój najpiękniejszy talent. To są moje niezwykłe organki. Ale one są niezwykłe, bo dostałem je od telewizji Trump. I na organkach się gra, więc wam coś zagram. Power. Bas, skurwysyński. I wam zagram 100 lat. No to jest kurwa. Ale czemu ci, Sebastianku, organy nie działają? No nie wiem, czemu nie działają. To jest kurwa. Wszystko jest, nie? No co za skurwy, co za gówno, kurwa. Czemu to nie działa? Mamo, organki mi nie działają. No to jest kurwa, działaj. Demo, może demo. Może ja nie śpiszę. Nie, nie. A wtyczka na inny woltaż. To, bo to jest... O, i tutaj ABC. I zapindolewam. To jest mój talent. Ja pierdolę. Chce się rozgrzać. Penderecki tak robił. Ja jestem za Pendereckim. O tak. Tak. Jeszcze tego tak. Nie wiem, czy tak potraficie. Ja tak potrafię. Bo ja jestem, ja mam talent pianisty. Ten Żyd, ten Spielman też tak zapierdalał. Jego nie spalili. Chyba umiał takie sztuczki zrobić. A umie się tak? Nawet tak Snoop Dogg nie potrafi. Jo, madafaka, skurwysyny, padaka. Dobra, to zapierdalamy. To nie było z dema, to nie było z dema. Zajebiste organki. Wartość bezcenna. To było moje ostatnie hobby. Te okularki kupiłem kiedyś w Świnoujściu, jak byłem na spływie z rodzicami, jak miałem 7 latek. No i zajebiście. Jeżeli wy macie jakieś hobby, no to napiszcie mi, co kochacie, może macie jakieś zwierzątko. Ja mam świnkę morską, tylko wpadło mi za szafę i niestety szkielecik tam już chyba jest. Pisała, ja mam za małą rączkę, no i niestety mamusia powiedziała, że o Sebastianku, nie kupimy ci już drugiej świnki. No, to przeżyłem bardzo. No ale coś, życie. Pozdrawiam wszystkich użytkowników i liczę na 5000 subskrypcji. Pa, pa!